Tyczek, słuchaj, teraz będziesz miał dużo czasu na przemyślenia. Przebiegnij się, pomyśl. No taki pro tip, nie wierzmy ludziom. O. Dokładnie, nikomu nie można ufać. Tak, ty to jest pierwsza zasada, dokładnie. Nie ufaj nikomu. Pisz sobie to i powiesz na ścianę, nie? To będziesz pamiętał. No nie, no bo ja chcę... No codziennie jest to samo. Ja chcę wierzyć, że ludzie są dobrzy, ale świat mnie rozczarowuje na co dzień, nie? Czy tylko my jesteśmy dobrzy na tym świecie? A i to jest pod znakiem zapytania. Może ta gra tych ludzi tak zniszczyła, no ale pewnie. Wy jakoś się tam trzymacie. Czy wy też tak skłania ludzi robicie? Nie, no Diego to jest absolutnie. Diego to zabija jest ten. Raz właśnie w Starym Soborze jesteśmy i ten. I normalnie on na tym hangarze czerwonym, co widziałeś właśnie ten na górze. Taki hangar czerwony. I on tam siedzi ze snajperką i patrzy, dwóch graczy biegnie polem. To ja podbiegam do nich przyjaźnie, bo nie mają broni. Babka, okazało się dziewczyna, do mnie gada. Haj, co tam u mnie? Drugi gracz też dziewczyna, nie? Dwie dziewczyny. I ja mówię, no to akurat po jednej, nie? I ja mówię, haj, how are you? Nagle przede mną, patrzę jej twarz, nagle tryska jak balon krwią na mnie, cały jestem we krwi. Zastrzelił jak psa jedną, druga zaczęła błagać, zastrzelił ją, nie? Mówiła, no, no, we have nothing, a Diego, coś macie. No i zastrzelił drugą. Okazało się, że były z Tajlandii. No później tak, ale co z tego? Życie ci uratowało. Idę pobiegać na Namalsku. A, Namalsk, spoko. Na live'a zostaje dla zwiększenia oglądających. Dzięki, Gustaw. Jednej jakby się... Dzięki. Nie, nie liczy się wielkość. Tak mi ostatnio mówiła taka jedna... Coś tam nie liczy się wielkość, no, tylko jakość. To chyba też zlutowane. A wy jesteście widzami najwyższej jakości. Dlatego jestem dumny, że gościcie u mnie. O, Arkokos koło mnie. A, już wiem, bo Arkokos miał kokosa, a małpy... Co? Kondzio, tutaj gdzie ja jestem, dobra. Jest typ. Ja wbiegłem do budynku, gdzie on był i on wybiegł chyba. I nie wiem, gdzie on jest. No, ja broni nie mam, jakbym chciał ci pomóc właśnie, w tym problem jest. Czy ja tam mam na zgiady biegnąć? No, zagadaj go. Tak, ja takiej charyzmy nie mam. Ja też bym zastrzelił gnoja. Ale może chociaż go zobaczyć z daleka, nie? Gdzie on jest. A to ty jesteś kilometr ode mnie, to ja go zobaczę? Nie, ale podbiegniesz sobie, bo ja jestem w domu, nie? A on na pewno gdzieś kampi na ten dom koło mnie. Ma kałacha, więc... Idziemy na zwiady. Blak, wszyscy tu mają kałach. I on na blisko jest tego domku? Chyba tak. Nawet nie wiem, czy on w tym domu dalej nie. Bo ja widzę, że ty w budynku siedzisz, to sobie tam razem siedzicie w jednym? Możliwe, no. Ja jestem w dużym pokoju, w przedpokoju. To ja do sracza biegnę, czekaj. Nie słyszałem, żeby wybiegał, to nie wiem, nie? Tego ty szukasz. Opadł się. Popatrz sobie tak bezpiecznie dookoła. No, znając mojego farta, to ktoś tu po drodze będzie w krakach. Już was ratuje. O, wszyscy, no to z noża będziecie go tam. A ja strzelę wtedy, a on się schyli i zabije. Jednego z was. Brzmi jak plan, idę. Jak wybiegniemy we trzech, to nie będzie wiedział, do kogo strzel. Albo zabije wszystkich full auto. Tak. No z daleka tam nic nie widzę, to też trochę drzewa już zasłaniają. Mi ustawienia graficzne zasłaniają. To same z deszczu masz takie kwadraty? Tak. Ja w Minecrafta jakbym grał. Ja tu sobie buduję kopalnię, a tu nagle gość mnie atakuje. To na zewnątrz go nie widzę. Ty już tak blisko nie podbiegaj. Na cerkwi flagę piratów dali. Mają to życie humory. Może tam wbiegnę sprintem, żeby go zdezorientować. Nie. Czekaj. Nie wiem, może leży gdzieś tu, wie, w przodu domu. Albo w krzaku gdzieś. No, może pod płotem leżeć, nie widzę go z tej strony. To niemożliwe, żeby uciec. A tu blisko kościół jest. Ulutuje mój sklep, zamiast mi pomóc. No właśnie pomagam w ten sposób. To Frycek już gdzieś jesteś? A, no jest. W sklepie, no. A nic tu nie ma, gość lutował. Dobra, szybko, na zwiady, kurwa. Nie zorientuję się nawet, jak go jebnę. Witam. Pewno nie słyszysz, jak wybiegał? To nieważne, uciekamy. Ciek, bał się. Taki pająk, boi się bardziej ciebie niż to jego, nie? Ale zwiali, no. Nie pożykali nawet. Nie ma czasu, trzeba zapierdalać. A ja nawet do niego nie strzeliłem. Full magazyn do Face 7. A nie full, no ale... O kurwa! Ty, to lepsze niż granat. To lepsze niż granat. Granat, co to jest? Bomba zegarowa, ktoś rzucił w niego bombą. Uciekajmy stąd. To nie jest normalne miasto. Dostał bombą. O, ja raz ustawiłem właśnie ten timer i dokładnie zmarłem, a dla jaj ustawiłem, nie? I się włączył dokładnie jak sekundę przed moją śmiercią. O, jest Arkox, Kokos. A ty co, mogilewkę zlutowałeś, nie? Dobra, no to biegniemy dalej. Kuźwa, no nikt nie ma gana z wyjątkiem ciebie, no bieda. To co, a no tak, wiadomo, namioty pod nowym, nie? Znaczy ja huntingowe. A bo ty stamtąd wracasz. No nie wiem, no. Tu jest jeszcze huntingowe, nieoznaczone na mapie. Witam, cześć. Właśnie się zastanawiamy, gdzie tu biec, kurde.
Nie wiemy jeszcze. No biegniemy za Diegiem. On przejął rolę nieoficjalnego przywódcy naszego statka na razie. Przywódcy dopóki ma broń, a my nie mamy. A na balotę, ale no, to teraz to już późno. Można było na początku. A, tu są te huntingowe, no tak. Ale zostawił rarytasy. Ty, balotę? Full gear, absolutny full gear, dokładnie tam. No właśnie widziałem, no. Tylko mam Osina. Nie ma szans, bo w ogóle, znaczy, nie ma tego atakować. No, szkoda, że gdyby tak stanął sobie i poszedł do kibla, nie? Tylko, że jest Właśnie, tylko, że jest jeden, a to tak kusi, że gdzieś stanie się, zatnie, nie? Ja troszeczkę podbiegnę pod niego. Nie wiem, on nie biegł na autobiegu cały czas, a ja mam tylko dwa naboje, więc... Ja go tylko tak lekko tak połaskoczę, nie? Tak, za chwilę będzie strzał, a ty... Nie. Ty się przywitasz z glebą. Nie, ja go tylko tak, wiesz. Ale jak dużo typa dzisiaj, nie? No tak, 100 gości i to na mapie, w polu, w sensie. O, w domu się u nas strzelają. Bo taki głuchy dźwięk, jakby łbem o ścianę, nie? No ja go zgubiłem, to nie wiem, gdzie... Mówisz, że go śledzisz, tak? Mówisz, że go śledzisz? No i go zgubiłem. Jak się pingowało, jak tak na przyszłość? Aha, na T się oznacza tam T. Normalnie też tego nie ma, no ale tu jest. Cześć, Krystofarian! Próbowałem ten serwer, jest full non-stop. Właśnie, tak, zawsze masz 456 milionów w kolejce. A, kopnij go w jajku. Ty, wysznoję, właśnie. Ale no nie, chyba na nas nie poluje zwyrodniale. No, siema. Widziałem nowy filmik. Musiałem oglądać bez głosu, bo w pracy byłem. Widziałem jedynie, że no... Zabijasz dwóch typa, brutalnie egzekucja. Ciężkość, trudno mi się na to patrzyło. Trudno się zaczyna grę w DayZ? No jak to, Don Pacio? Przecież ty oglądałeś DayZ jeszcze dawno temu u mnie. Aha, bo ty nie miałeś DayZ, no tak, a lubisz oglądać, no tak. Bo ty miałeś nick H80459645LQ. Nie no, ciężko, nie ciężko. Mając dobrych nauczycieli, najlepiej sobie od razu znaleźć takich jednych z najlepszych na świecie, nie? Akurat tutaj ma to szczęście Kondzio, że dzisiaj go uczymy gry. Dzisiaj właśnie się spotkaliśmy, żeby pograć sobie z Kondziem, żeby go mu pokazać takie podstawowe triki w grze. Ja jestem w Arkansas. Biegniemy na kotkę? Dobra, czyli na kotkę i podejście do starego, nie? Kotka to takie wzgórze, no. Nie smuć się! Don Pacio. Tego czerwca bym miał DayZ, no. Aha, jakaś promocja była chyba? O, i ustawienia zajebiste na pura. Ale to, co ważne, na Extrema, czyli teksturki, żeby ładnie było zajebiście. I tylko tyle. No i tam te szczegóły na Extrema, bo wiadomo, mówi się, że na Extrema, ale ja naprawdę to lubię dawać nawet na Lowa. Minus taki, że w budynkach się nie widzi. Tylko na krótką odległość się widzi w budynkach. W oknie ktoś stoi i tego nie będziesz widział. Ale za to jest często argument, żeby ustawiać na Extrema, ale z drugiej strony to nie do końca tak, bo nie widzisz w oknach, ale za to widzisz, cały budynek jest bardziej rozmazany. I jak gracz przebiega na tle budynku, wtedy go lepiej widzisz. I teraz pytanie, to jest taka wojna postu z karnawałem, nie? Czy ja wolę karnawał, czy ja wolę post? O, to jest pytanie, nie? Field of view na kurde, głód mi zajrzał w oczy i bieda. Co ty tam zaznaczyłeś? Nie słyszałem nic. No, słyszę teraz. No. Tak, trzeba iść do domu na Stary Sobor, bo gdzie się nic nie znajdzie. A tam można chociaż jak grabasz na trupach żerować, nie? Może jest właśnie wyjść z biedoty. Jak już jest się w klasie średniej, to idzie. Kula śnieżna wtedy. Więcej masz, więcej zarabiasz. Gdybyśmy we czwórkę mieli Mosiny, no to panie, to nawet dwóch zginie, to jeszcze może reszta przynieść lód. Ej, no kto mi tu coś oznaczył? Ten VMC zaznaczył? No nienormalny. Ja nic nie zaznaczył. I co ja ty... Też nie. A to... Arko Kos, tak? To co, na VMC czy do starego? No ty co dowodzisz? Oddaję ci dowód. Macie jakieś duże plecaki? Bo na lód będziecie potrzebować. Na rzeczy. Trochę, 42. O, to jeszcze drugi w ręce znajdź, tyle będziesz miał ganów. Idziemy na Stary Sobor. I jak słyszymy strzały, chowamy się jak myszy pod miot. Tu jest gdzie się schować. I nie piśnij. Nawet słówka. Tak, nie, bo tutaj jest gdzie się schować dla takich bambików jak my. A na VMC masz pole i tyle. A mnie idzie. A Kondzio ma ten budzik, to właśnie rzuci w gościa budzikiem. Ten się wystraszy. Zlaguje mu kompa. Nie no, ja nie wziąłem właśnie tego budzika. Aha. Myślałem, że to granat był przez chwilę. Coś taki zaczerwony. Diego tak raz wymyślił. Trzech typa. Rzucił smoka, zaczęły, takim zlagowały komputery, mieli słabe widocznie. Zastrzeliliśmy. Geniusz tkwi w prostocie. Cię smoka zminimalizowało im Davey. Tak. Dedosował ich. No, bo właśnie Diego po prostu dedosa. O, ho, ho! Typa mam. Już jestem. Nie wygląda za bardzo. Ma jakąś broń. Podchodzi tutaj. On mnie nie widział, dobra. No, hej. Bye, bye. Nie. Leave me alone. Już po nas.
Ja pierdolę, zostawcie mnie. Ja chcę sobie polutować, nie pobiegać. Ten okay. Spotkał, Kondzio spotkał typa tutaj. O, jest. Hi, hello, man. Hello. We are peaceful. We are traders from Amsterdam. We are traders from... Kuźwa, on nie ma amunicji chyba, czy co? On nie strzela. Gdzie on jest? Oznacz. Ja go nie widzę. Dobra. Strzela? On nie strzela, on ucieka. Dobra. Czyli nie ma amunicji, to trzeba go dojechać. On miał blade'a na plecach. Dobra, ale no widocznie nie ma ani do jednego, ani do drugiego. Przecież by do ciebie strzelał. Ty, to on wszedł do tam tego. Tam jest, tam jest. Wyciągnął blade'a. Dobra, czyli będzie strzelał. Biegnę do niego. Dostał w nogę. Nie ma naboi. Nie ma na... amunicji. To nie jest. O kurwa, to on? No, a my coś naboje do shotguna? Ja mam. Nie. Dwa tylko. Nie, gość jednak ma naboje. Daj. To biegnę będzie... tam. No, to są te. No to on jednym takim dostał, one mają największe. Tylko że... Po prostu na ziemię rzucić? Ja nie mam z czego. Widzisz go tam? Widzisz tego typa jeszcze? Ja nie, ja muszę znaleźć broń, szukam broni. O, mam, zajebiście. Rzucić najwyżej. Chodzę na sklepik. Widzę go, jest daleko. Idę na namioty, znaleźć broń. Stawa na 200, na gana. No, powodzenia. Znajdziemy gany i zajebiście i będziemy ich jechać, nie? Albo miał. A to Diego strzelał i jakiś typ uciekł, nie? Z Blaze'em. Ale dostał shotguna, nie? Widziałem, że chyba kuleje go niego. To się nie uważa, żeby się nie zaraził, czy... bo to mógł być już szczytowe stadium kiły, nie? Albo twój pszczał. O kurwa, mam moc, SKS-a do mnie. To ten, co zabił nas. A nie, tylko nie, tamtego to ja wiem. Tylko polutowane. No to wszystko zlutowane właśnie jest, no. Koniec, a mój... No ja więcej nie mam. Ale shotgun mi pierwszy zabił, ale powiem, że było blisko. Było warto. Jakbyście mieli... O, kurwa, przycelowy pucnął, to mu się celownik zmniejszył, będzie lepiej szedł. A gdybyś miał cofnąć czas, to warto było? Czekaj, bo... To najważniejsze. Karam tu z tobą, a ty do mnie nawala cały czas. Naboje do M-ki, jeden nabój bym go ściągnął. Żeby nie dał ciała. 380 mam na PC-ki. Nieźle jest. Ciekawe, czy nie ktoś tu nie przybiegnie za chwilę, bo tak się radzi. Ja pierniczę, no po prostu się zdenerwuję. Będzie tak tu nawalał z tego shotguna. No, było strzelane. Przez zombie pozamykać. Ty, właśnie, zombie mogą mieć naboje, wiem. Tak, i tutaj jest ten, do lutowania. Chodź, to ci pokażę, bo tutaj zginęliśmy ostatnio. O, tu są dwa ciała, chyba dwa, nie wiem. No, powinienem tak nie stać, ale pierniczę to. Laksy, ktoś tu biegnie. Moje rzeczy przetradował. Bereta, ty, a coś jest z tą beretą? Magazynkiem, zajebi. Tak, stać długo, ale trudno. To jest serwer Furia, już ci mówię. Czekaj, bo tutaj zlutuję jeszcze. Super partie, MK, no to biorę na zombie. Właśnie na takie zombie upierdliwe będzie. Bo to jednak nie ma co marnować, nie? To jest serwer Basi Cali Vanilla Hashtag 2, nie? Basi Cali Vanilla Hashtag 2. O, ja sobie zajebiste naboje. Pamiętasz, ostatnio zjechałem dwóch typa beretą. No jednego, później pożyczyłem i od niego broń. Skorpion nawet jest. No, to jestem full gearem. A mogłem nabój do komory dać. Dobra, można wracać do Diego, myślę. Trzeba mu pomóc. Jego nie można samego zostawiać na dłużej niż 5 minut. O, tu jest bardzo częsta pozycja właśnie. Do Veres? Nic? O, ja tu lutowałem. Tu jest zajebisty domek. Można z okna patrzeć i ma się fajny widok. A tu można leżeć na tym domeczku, na tym kiosku. No co, kolejny przystanek Kepsy, nie? Bo, no nie ma sensu do VMC, umówmy się. Mamy na blisko tylko gany. Do Kepsów i na lotnisko tam myślę najlepiej. Kto ma, ten ma. Co takiego? Kto ma, ten ma broń. A no to chcesz, no to masz. Mama amunicję. Ja mam broń, ale amunicji nie mam. A ktoś potrzebuje do shotguna amunicję czy coś? Ja potrzebuję. Ja z palców bym mógł strzelać. A dobra, to Kondzio, ja też dla ciebie mam innego gana jeszcze. Tu masz do shotguna. I my. Mnie tam nie ma. I my. No nie, zły, gumowy. No, jeszcze patrz, w zęby mi będzie zaglądał. Patrz na to. Tu masz gana do ciebie. Ale ja nie mam shotguna. Ty, ARK-a, oddawaj, to jest moje. Skorpiona ci rzuciłem na ten, na ziemię, nie? Zajebistego. Masz na w zamian. To ty ubiłeś tego koguta. A to ammo mam też brać? Dałeś to jest mi... do shotguna. A możesz wziąć. A shotguna ci dam. O, masz. To też masz shotguna, bo ja nie potrzebuję. To z czego to są gumowe. Ja mam fyberecika. To są gumowe kule, ale możesz podejść do Diego i w niego strzelić. I on zemdleje. To masz, to weź se na plecy załóż. Może się ammo znajdzie. O, dobra, augazem. Dobra, no to lecimy. Już Arkokos chce nas przelutować. No kuźwa. To się nie da. O, kulturaka musi być. No co ty robisz? Dobra, ja sobie już przejdę. Jesteśmy zgrany zespół. Drzwi nie możemy otworzyć razem. Myślimy taktykę. Jak z tym mamy problem, to ze strzelaniem może być jeszcze gorzej. O kurde, ale marznę w tej wodzie. Czyli co, tej gumowej nie ładować? Nie opłaca się? Gdzieś tak do 5-10 metrów. To jest bardzo mocne. To full geara powali, bo to jest, ma duży... Bob Daisy jest zdrowie i szok też jest, który nie jest nigdzie pokazany, szok tutaj. I gość mdleje wtedy, nie? Od szoku właśnie się mdleje. No,
No i można nic mu nie zabrać, ale zemdleje właśnie, nic nie zabrać życia. I takim gumowym właśnie to się tak robi. Że tam prawie nic życia. Ja do Diega często podbiegam i walę w głowę. Można zabić w najgorszym wypadku. A te pociski to się tak pojedynczo ładuje? Nie da się jakoś inaczej? No tutaj do shotguna pojedynczo. Ale nie no, R-kę możesz trzymać, nie? Na klawiaturze. Ten twój kolega tutaj ma kałacha z magazynki. No nie, gdzie on jest? Zaraz z nim pogadam. My tam walczymy o życie. On wziął kałacha z tego typa, co was zabił. On miał kałacha. Co ty mu go pokazałeś? Tak, a ja mu go pokazałem. Mamy cygana w teamie. Proszę oddać. W sumie ja mu pokazałem. A sam przyoczyłem. Sam przyoczyłem, a mu jemu pokazałem. A ja się zachwycam jakąś beretą. Się podniecam i z kądziem gumowymi tymi zabawkami. Kałacha i co ty sypał? Nic nie powiedział. Nic nie powiedział, no. Cisza, jak makiem zaś. Niebieski. Typ po lewej. To jest, oznaczę, dobra, dzięki. Tutaj, dawaj. Tu gdzieś uważaj. Już wam pomagam. Daisy mi się wyłączyło. Ja pierdolę. Właśnie widzę, że stoisz. No właśnie, nie wiem, na górę nie wchodziłem. Jest, wchodzę. Tak, no. No, góra czysto. To bieg gdzieś dalej. Wyłazdy, żeby nie powiedzieć. Zgubiony. Ktoś koło mnie... Kuźwa, macie. To ja. Nie, obiekt pewnie skierował się na lotnisko lub VMC. No, może się ukrywa po tych budynkach, cholera wie. No bo do kościoła pobiegł. Co dzisiaj mamy? No nie, niedzielę. O, na ołtarzu, nie. Da się jakoś szybciej przerzucać przedmioty z jednej rzeczy do drugiej? Takim jakimś skrótem klawiszowym, czy coś? A, no dwa razy lewym przyciskiem. Aha, z jednej rzeczy do drugiej. No to jest dwa razy lewym, myślę. No nie, to wtedy ja wyposażam. Tak, to... Do ciebie wtedy. Albo najpierw ubrać tą nową i wtedy, no, że najpierw ubrać tą pustą, nie? I wtedy ta pełna leży na ziemi i dwa razy lewym i wtedy bierzesz. Nie widzę obiektu. A lutowaliście sklep, nie? Nie, mnie tam nie było. W sklepie można znaleźć właśnie najlepsze. I w ogóle... Ja myślałem, że w sklepie to tylko ten, to... Nie, właśnie można znaleźć najlepsze rzeczy. O, Leopold, lunetka. Lutował ten pewnie obiekt. Nie, to chyba buta palił. Dobra, trzy na lotnisko, to ja tutaj już zaznaczam. Tam gdzie... Aha, Arkokos pobiegł tutaj, my pobiegniemy na budowę. I zaczynając od tej cieciówki, bo to jest fajne. Tutaj progracze właśnie tam idą zawsze. To nie czekam na Diego? Diego nas dogoni. On... W sumie on się ma czym broń. O, baterię miał... trzeba. Baterię, no. Możesz zachować to, baterię weźmiemy. Nie ma miejsca na takie pierdoły. Trzeba się zemścić. Teoretycznie ten, co szuka zemsty, niech od razu kopie dwa groby. Ale nas jest cztery. Diego już nie żyje. Na nim zemścić. No tu jest taka... Jeżeli jest napisane, że coś jest mocno uszkodzone, w sensie na przykład jedzenie, to znaczy, że to jest, może być zepsute, czy coś takiego? Nie, to wtedy będzie właśnie zepsute. A tylko warzywa się i technicznie. Właśnie tak, mam ten miód i nie wiem, czy jeść. A jeść, miód to się nigdy nie... Dobra. O, też ja mam. W której mam liny. Żeby się powiesić, ale fajna apteczka. Ale strzelają. O, widzisz, tutaj właśnie jest fajny przykład. Niewprawne oko mogłoby tu znaleźć tylko megafon. Czy jest? No, tu jest magazynek jeszcze. O właśnie, ale wprawne oko już znajdzie. Magazynek możesz wziąć. To jest do shotguna chyba. No niestety nie dla mojego. Aha, ale możesz wyciągnąć naboje choć. Miał jakieś wszystko. To już normalne. Czemu moja postać się tak maca? Weź od... Chyba coś jest z serwerem, nie tamtego. Może otworzyć kilkunek? Pierwsza zasada Daisy. Nie ufaj nikomu. A bo ty mnie związałeś. Jesteś, nie pozwól, żeby to zamieniło się w morderstwo. Nie, no dobra. Ja możesz się struglować. Lewy przycisk jak będziesz trzymał chyba, no tak. To się to rozwiąże. To coś. Nie, bo to tylko lina, a to nie kajdanki, nie? Miałem tylko linę. Może taśmą też, taśmą jeszcze szybciej można... Ja myślałem, że ten, rozwiązać. Że mi się coś stało, nie wiem, wywaliło mnie. Rozebrał mnie, myślałem, że stawisz w krokach. No masz wszystko. Możesz zachować linę, będzie na mnie teraz polował. To nieźle się jadą. No a Diego to co, on w ogóle nawet z Discorda go wywalił? Nie, no jest, wiecie, ja nie wiem co mu się tam stało. Tak długo nie wchodzi, to nie. Ja miałem być do 21, ale no bez jaj, teraz nie wyjdę. Na lotnisku szybko znajdziemy to, po co przyszliśmy. Śmierć? Za nami kroczymy my, a za nami kroczy śmierć. O, przed nami kroczymy my, a za nami kroczy śmierć. To logiczne. My właśnie, sami bo takie są, idziemy? Takie jest przeznaczenie. Tego się nie zrozumie. Ja już na namiotkach, ale zajebisty celowy. O matko, mam gana jakiegoś rozsądnego. Na 5,45. Gdybyś miał 5,45, to bym wziął je. O, właśnie. O, czekaj, mam coś dla ciebie. Nie mam, co to było? A to widziałem, że opona. Patrz, co znalazłem, tylko że 6 naboi. To jest na 5,45, nie, więc słabsze. Nie, mam do kałacha, nie mam żadnych. No właśnie, to trochę słabsze niż MK czy kałach, bo to jest 5,45. Nie, no, dobry kaliber, to znaczy ten 5,45 chyba też jest dość dobry. O, o.
Tak, no poniżej 30. 30. Jaki masz plecak? O, tu jest jakiś shotgun zajebisty na ładowanie. Czy w ogóle bez ładowania? Nie. To może do tego magazynek jest, nie jest taka szansa. No to chyba tak samo, że też musi przeładowywać po każdym taka pompka. Trzeba pompować za każdym razem. A później. No nie, to nie do tego. Kolimator jakbyś chciał, ale no, nie. To sobie za bardzo z tego nie postrzelę. O, zamknę zombie, takie garaże są świetne do zamykania. Ja! Walka z tymi zombie bywa irytująca. O, Arkokos. Tutaj jeszcze bym pobiegł najpierw na szybko, zaznaczyłem. Ale bardzo blisko Arkokosa tam to było. O, ale mi ścięło mocno. O, chyba. O nie, dobra. A nie, wróciłeś do żywy. No. Już myślałem, że nas dedosują po kolei. Admini widzą, kto tu jest w miarę dobry i właśnie... A nie, no to odwrotnie powinno być. Diego wywalić. Uuu, coś takich innych. U mnie git. Powietrze jest. Co ten zombie tu robi? Dobra, jednak jakieś ściny dziwne. Coś jest nie tak. Chciałem go zamknąć, ale żeś zamknął te drzwi. Uuu, uj ziewa. Co się stało? Nie, gość, nie gość, rozumiem. Coś mnie zamknął. Bo on a mówił, za to że... biegnął, w dupie mnie ma. No mówił, mówił, że cię szuka. O, tutaj masz taki bajer, to tutaj mogę ci pokazać, też fajne. A to ekstra jest, a tu zamknięty jest. O, tu jest takie coś. Jezu, się wystraszył. No to nic nie robi nam praktycznie, nie? Gaz. Nie sądziłem, że to strzeli, w sensie, nie, że w to strzeli. No i tyle, kuźwa, tutaj nic nie znaleźć. Tu graczy jest to dlatego. Tych ja bym na 100 razy zagrał na takim trochę pustszym serwerze, w sensie, no nie bez przesady, nie? Ale no tak, żeby no tak. Faktycznie było coś polutować i coś faktycznie pozabijać. O, Arkokos spada. O, fuck. Ja go oznaczę, jego ten, ciało. Bo może go zlutujemy. Możemy tam iść w sumie do niego. Kamizelka. O, kamizelka, możesz wziąć. No co, idziemy na ostatni ten... Ja i tak będę musiał niedługo lecieć. Na ostatni, dawaj. Taki jak... Oglądałeś może Władcy Pierścieni w helmowym jarze. No, nie oglądałem, tak się składa. O, w dupę. Ale coś czujesz, że nie wyjdziemy z tego cali. Za tobą wzo... A, dobra, myślałem, że tip wow, to jest. Ja słyszałem. Kurde, trzeba będzie go zamknąć, bo może nam przeszkadzać. Aj, te zombie wszędzie. Oznaczyłem jego ciało, a pod więzieniem zginął. To w więzieniu pewnie ktoś jest. Zamknę w hangarze to zombie. Albo i w ATC-ku pewnie ktoś... O, to jest... Nie zamknąłeś. A, to jest ATC. Aha, no nie zamknąłem, pójdź. Aha. No nie w tę stronę, no. To może ty tą kamizelkę weźmiesz, bo ty może wiesz, gdzie biec, to pierwszy wbiegniesz, ja za tobą. To by się bardziej przyda. No dobra, chociaż to jest i tak na noże, ale to troszeczkę daje jednak. Aha. Bo ona jest na noże, ale też daje do tego. Jakąś ileś procent redukuje nawet kulę. A gdzie ty? A tutaj. No za tobą dorzuciłem się. No to będzie teraz cię patrol jacket. O, do M-ki, ale ja nie mam. Większość graczy na tabie jak jest, to się rusza, nie? W takich miejscach. No wiem, spodziewam się. Że to jest takie, no. Próbuję też coś robić, ale dwa razy mnie zabili, dwa razy totalnie nie spodziewałem się, ktoś będzie w lesie. I też się nie chcę tak ruszać zawsze, ale tylko tak mówię. 56, a właśnie chciałbym znaleźć gorszą. Zbliżam się do Arkoksa, chodzę do lądowania. Pewnie wyjdzie. Ja pierdolę. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. A dobra, widzę go. Jest w budynku. Tutaj. Tutaj dobra. Okej. Okay. A bo to szyba była? Kurwa, nie. Czekaj, co? Nie wiem, skąd on strzela. Nie, on chyba jest w budynku, no. Ta jest. Aj, zabił mnie. Miał Ubergana. Ja nie trafiłem. Dobra, nieważne. Ja pierdolę, no. Mogłeś mówić, że wchodzisz. Aha, no. Jak bo to ja myślałem, że ty dalej tam podbiegasz jeszcze. Ale miałem pecha, no. Zwykle my w ogóle nie giniemy, nie? Akurat jak teraz, kuźwa, chcieliśmy ci pokazać, to takie rzeczy, kurde. No, ale właśnie poszukam. Kolejny raz pewnie zagramy na tym serwerze Greyman, gdzie nie ma baz, bo ten... Chodzi tylko mi o to, że właśnie szkoda, że są szkoda, że są same full geary, nie? To jest trochę wkurzające, że zawsze jesteś z tej pozycji underdoga, nie? No albo full geary, albo golasy. No tak, na wybrzeżu golasy, ale później każdy ma gana właśnie. Ja, ja kliknąłem, żeby strzelić i nawet nie strzeliło. Nie wiem, czy za późno, czy co, czy że przez chwilę jeszcze w ruchu byłem. On już pewnie... Nie. Gościu bardzo szybko się obrócił i pestkę sprzedał. On pewnie właśnie już zabił. Symulator biegania. Oj, furia. Gdybym nie czytał Marka Aureliusza i Szkoły Stoickiej, to bym wpadł w konkretną furię. Furia, jesteś liderem dotacji. Dziękuję bardzo. A mieliśmy łatwiej, ale długo pożyliśmy, udało się, bo Diego nie było, nie? To też tutaj. Dobranoc, furia, dobranoc. Właśnie będę szedł spać, bo 12 godzin pracy dzisiaj, a jutro... Tak, wiem, że nie giniecie dzisiaj będzie, ale... No, dzisiaj tak wyjątkowo. Zwykle to właśnie my rządzimy serwerem. Dzisiaj tak się tak wyszło. Ale następnym razem na innym serwie, myślę. Na bardziej... A ile hard, serwerów? Dużo? Skoro... O, w dupę! No nie, o, no są 4000, te 4 koła. No, ale są no, takie to ten... To by pasowało znaleźć, balansując. No, można znaleźć na tym, lista serwerów jest Battle, jakiś tam, taka stronka. No i ja tam znalazłem, że najczęściej
grany bez bas jest właśnie ten Gry Man. Tam widziałem, że księża są olbrzymi, dwa razy większe niż zombie. No i tak to jest. No to ja będę leciał. Mimo wszystko fajnie było. Kto ile zabił? Ja zabiłem, nie pamiętam, tak dużo, że zapomniałem. No, trzech. Tak, nie licz tego, co ja zabiłem pod Radiem Zenit. Ja go zabiłem, ty go nie zabiłeś wcale. Pod Radiem? Nawet tam nie było. No dobrze. To kogo ja jeszcze zabiłem? Kogoś zabiłem? No, dzisiaj dwa zombie ledwo. I to z kulawą nogą, baby, zamienione w zombie. Oj, pies z kulawą nogą. Zrobiliśmy wrażenie o 360 stopni inne niż zwykle na końcu. O, to dobra, to ja będę... No, coś tak czułem, że to będzie jedyny problem tej gierki, to bieganie zasrane jest trochę irytujące. No, ale coś się znajdzie, bo ja myślę, że albo pójść w serwer bez baz, albo pójść na całego. Czyli na serwery typu Rearmed czy coś, albo nawet no lepiej... patrzę na to. Tak, bo to jest tak, że... Na US3. Nie wiem, czy tak nie pójdziemy. Chyba tak pójdziemy właśnie. I tam jest już jeszcze więcej modów, wszystko. Ale problem jest z tymi bazami, że goście mają masę gunów, więc albo idziemy na serwer, gdzie wszędzie są guny i my też będziemy mieli guny po prostu. Nawet nowi. Albo właśnie bez baz. A bez baz to niestety nie ma tych autorana, nie ma w ogóle drużyny, nie? No zobaczymy następny raz. Nowi będziemy musieli sprzedać rzeczy i kupywać, nie? A, i tam jest jak w EFT. Masz EFT? No to jest kopia EFT, tylko w Daisy. Znaczy no nie, tak? No... No. Jest hideoutik? Nie no, hideouta tylko nie ma. A ty jego masz tapowa? Mam, no. Ty, to też byśmy mogli zagrać w sumie. A ty, Fricek? Ja nie, ja teraz grałem. No co nie. Tu mówić, no nie nauczysz go. W Daisy go nauczyłem jak mogłem. A widzisz jak jest. W Daisy starał się a jak widzisz, mógł. Widzisz, co się dzisiaj z nim dało. Dobra, ja lecę, bo nie chcę się denerwować przed snem, bo nie będę mógł usnąć. No dobra, no to trzymajcie się. Ale myślę, że na Rearmedach, bo właśnie pójdziemy w to, że a, w dupie, będziemy full gearami szybko, pół godziny już no full i geary. To jest taka kopia EFT, że tam modujesz gany, że w ogóle możesz zmodować, że kałach ci odrzutu nie będzie miał. U traderów, nie? No, bo tam kupujesz te rzeczy. I głosy są z EFT wszystko, nie? Od strzały. Ale to gdzie są ci traderzy? Na mapie są oznaczeni. A ten, no i okay. Są na przykład karty, nie? Sobie kartami otwierasz różne volty, ale nie, no to jest Daisy, bo masz mapę. Karty? No i karty do voltów i tam sobie znajdziesz. Fajne, myślę, że pójdziemy w to. Tak, to pójdziemy na Rearmedy. No to pójdziemy serwer o nazwie Rearmed, tam nie wiem, który numerek, ten co będzie wolny akurat, to nie ma znaczenia. No a tam na czerno. Tak wszystkiego nie możesz kupić, nie? Bo 50 tak. Na przykład trzeba znaleźć, nie? Tak. To nie jest wcale aż tak łatwy serwer, ale da się szybko wylutować. Czyli taki też trzeba, wszystko trzeba znaleźć. Tak, ale takie podstawowe gany to można w miarę się szybko ogarnąć. No to na Rearmedach. A właśnie, jakie tam są numerki tych Rearmedów? Ty jeszcze więcej ludzi na to, więcej tak, slotów. Bo to jest popularniejszy serwer niż... No w tej chwili jest 87, nawet można byłoby wbić. Grup Max? 5. US3. To my będziemy jak coś na Rearmeda grać, no. Ale na tych EU, nie? EU Main, EU3. US3. No jak nie, no, to? Bo Pink tu jest normalny. Ja aha. Mam ulubionych US3. To dobra, to na wszystkich, bo ja widzę, że pingi to tu bez zmian na US-ach tak samo, więc... Bo tylko to, dlatego wolałem EU, nie? To tam po prostu, gdzie będzie miejsce, bo to tam nie ma znaczenia. Wszędzie mody są takie same na tych serwerach, czy lekko się tam zmieniają? Bo nie wiem, czy pobrać z tego, czy czekać tak, aż... Takie same. Gra, czy tam kiedy będziemy grać. Takie same, to można pobrać. Takie same z tego, co widzę. Tylko no, nie musisz pobierać jakichś innych map, tylko żeby Czernoruś Plus była, nie? Znaczy, no wiesz, ja to pobieram... O Jezu, to ma 8 giga do pobrania. No tak, bo tam jest dużo modów. No dobra. Ale nie, no fajne były Rearmedy. Pójdziemy w to, że po prostu szybko się będziemy też mogli full gearować. Dobra, no to trzymajcie się na razie, dzięki za dziś. No ja też idę. No cześć. Elo, elo. Dobra, no to trzymajcie się, dobranoc Furia, dobranoc, trzymajcie się wszyscy, którzy jeszcze zostaliście. No zajebista super partia. To było życie właśnie. Dlaczego to nie było jedno życie? Dlatego, że niejaki Domino Kredek, który jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, on, jego korzenie pochodzą od kotowaty. Nie od ssaków kotowatych, tygrys, który nie jest ssakiem, tylko jest ptakiem. Bodajże. Więc dlatego miał kilka żyć. Nie jest do końca kotowatym, dlatego nie miał 9 żyć, tylko kilka, trochę mniej. 4 czy coś takiego. No po połowę mniej więcej się ucina. To było jego życie. Domino Kredek. Trzymajcie się, cześć.